in the Art Museum Riga Bourse, which is a department, a foreign art department of Latvian National Art Museum. And our museum is situated in a historical building, but especially renovated for museum needs, and it was opened here in 2011. In former times, in the middle of 19th century, it was a real Riga stock exchange, a place for healthy Riga citizens for their business. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku po raz pierwszy przyjechało do Rygi z wystawą ze swojej kolekcji, którą nazwaliśmy Kunszt 100 lat rzeźby polskiej. We would like to show, due to our anniversaries, Poland as regaining independence and Latvia establishing the state 100 years ago, to show maybe it's long period for art, especially for 21st century art, because it changes a lot. And in this exhibition we can see such traditional forms and materials of sculpture, which maybe are also very understandable for Latvian visitors, and at the same time this new part of artworks also work with materials and the ideas, such conceptual works from the younger generation of the artists and Moja Wiktoria, Wiktoria. Powtórzenie, Wiktoria, Wiktoria. To jest jedna z wersji pracy, która powstała po wprowadzeniu stanu wojennego. Jak pytano mnie się, dlaczego obciąłem palce, mówiłem, że to łatwiej wyrzeźbić, mniej materiału potrzeba. Tu jest taki zapis historii, bo dołożyłem cień tych palców, których nie ma. Czyli to jest pytanie o wolność, o zwycięstwo. Wolność to jest synonimy w zasadzie, jedno wiąże się z drugim. No niestety aktualne, dalej jest aktualne i będzie aktualne. Wybraliśmy tak zwane highlighty z naszej kolekcji, czyli najlepsze prace, oczywiście nie wszystkie, naszych artystów, spośród 1400 prac wybrano 38. Artistry, and we decided not to translate, because in Latvian these words are very concrete. Mākslinieciskums, lietpratīgums. It's mainly connected with crafts, maybe. But we would like to stress that this exhibition is high level from different positions, artists, artworks, also the quality of the whole collection. Drzwi bez tytułu, drzwi, które właściwie są tylko kreską, drzwi do jakiejś innej rzeczywistości. Duże skojarzenia są z jakimś krwiobiegiem, z krążeniem w ogóle. Jeśli się przyjrzysz temu bliżej, zobaczysz wędrówkę czegoś, co jest wewnątrz. I z pozoru coś, co jest stałe, statyczne, nieruchome, powiedzmy lekko uchylone, tak naprawdę samo w sobie jest życie. Chcąc zaprezentować polską rzeźbę modernistyczną i współczesną, zaprosiłam Muzeum Tatrzańskie, ażeby pokazało kilka rzeźb z tak zwanej zakopiańskiej szkoły przemysłu drzewnego. Święty Krzysztof, tą rzeźbę dyrektor stryjeński podarował Rafałowi Malczewskiemu. Rafał Malczewski przed wojną mieszkał w Zakopanem, natomiast jak wybuchła II wojna światowa, zaczął peregrynację przez Europę, dotarł do Ameryki, zamieszkał w Kanadzie i tam zresztą zmarł. Ta rzeźba z nim cały czas podróżowała. A potem na początku lat 2000 wróciła do Zakopanego, podarowana przez spadkobierców Muzeum Tatrzańskiemu. Jest to rzeźba, która powstała w XVII wieku. Nie znamy autora, ale był to na pewno doskonały rzeźbiarz. I rzeźba gdzieś w jakimś kościele sobie mieszkała i zamieszkały również w tej rzeźbie istotki małe, które według większości ludzi dewastowały tą rzeźbę, ale my postanowiliśmy, to znaczy stwierdziliśmy, że ona nie została, to nie jest destrukcja, tylko raczej dodatkowa konstrukcja. Postanowiliśmy zostać kuratorami tej rzeźby. Tego owada, który mieszkał w tej głowie i nadał strukturę tej głowie. Tak. Dlatego tytuł jest homo anobium, homo człowiek, anobium to jest kornik, kołatek. Po prostu. A jeszcze oświetlenie jest bardzo istotne. Nad głową świętego jest lampa i żarówka nie jest termiczna, bo zakładamy, że na wernisaż może przylecieć rodzina kołatka i żeby nie opaliła sobie skrzydełek, ani nie używamy krzywdy. Światła antytermicznego. Nie krzywdzącego. Nietypowe dzieło Katarzyny Kobro, znanej przede wszystkim jako autorka prac abstrakcyjnych. Ich dwoje, Augusta Zamoyskiego, rzeźba wykonana w 1922 roku. Mirosław Bałka, niewątpliwie gwiazda obecnej polskiej sztuki, czy w ogóle sztuki światowej. Jego wczesna praca Kain, którą wykonał niedługo po studiach w drugiej połowie lat 80. Powstał w takim okresie, kiedy on się interesował bardziej sztuką ekspresyjną. Później, na początku lat 90. już przechodzi do sztuki abstrakcyjnej, ale myślę, że ta rzeźba ma niezwykłą siłę. Starszy autor Władysław Hasior z Zakopanego. Tego czarownika mamy również w naszej kolekcji i myślę, że to jedna z jego najbardziej interesujących rzeźb, taka tajemnicza. Pop-artowskie dosyć złote banany Natalii LL, odlewane w Centrum Rzeźby Polskiej. Ofiara Izaka powstała właściwie tuż po moim dyplomie. w roku 89. Jestem z niej zadowolony, bo ona kompozycyjnie przez te 30 lat wytrzymuje próbę czasu. Jak gdyby tematy biblijne czy Starego Testamentu mnie bardzo interesowały. Miałem wtedy 20 parę lat i myślałem, że sztuka musi mówić o czymś poważnym. Poza tym była to też reakcja na stan wojenny. Na podłodze bardzo atrakcyjna, zwłaszcza kolorystycznie, forma Miłosza Flisa, nazwana akrylik po prostu, ale tak naprawdę to ma główkę i ogonek, jest jakimś takim zwierzęciem nie do końca określonym, które na co dzień jest posadowione w naszym parku rzeźby. Ryskiej publiczności chcieliśmy także pokazać naszą siedzibę, kawałek parku rzeźby z Orońska. Zrobiliśmy to za pomocą fotogramów monumentalnych nowych rzeźb, które w ciągu ostatnich 3 lat u nas powstały i są na stałe prezentowane w kolekcji. Do Rygi przybyły także mutanty Magdaleny Abakanowicz, które goszczą w Orońskim Parku przed pałacem. Mutanty to praca, która powstała w roku 2000, kiedy artystka właściwie porzuciła już tkaninę i technikę sizalu i zaczęła tworzyć w metalu. Magdalena Abakanowicz uważała, że tkanina i artystki tkaniny są lekceważone przez polskie środowisko artystyczne, dlatego zmieniła materiał. Dlatego zaczęła tworzyć ze stali, z metalu, z blachy, czasami z kamienia, ażeby pokazać, że ona jako kobieta artystka jest równie dobra, jeśli nie lepsza niż mężczyźni. When we are reading such modern art history, Latvian art history, always it was like a guide for a lot of our artists too, because the magazines, for example, Project and others were bought and given to one to another, and they inspired, of course, the thinking and the working with materials. Katarzyna Kobro, for example, well-known Polish artist, Magdalena Abakanowicz, Jerzy Jarnuszkiewicz, these old masters, as we can call them. Pokazujemy także 2 prace Jerzego Jarnuszkiewicza, bardzo różne rzeźby z różnych okresów. Ich 2 z roku 1956. No jest ciągle figuratywną rzeźbą, gdzie widać jakieś relacje artysty ze sztuką wybitnego angielskiego rzeźbiarza Henry Moore'a, którego wystawę niedługo będziemy również organizować w Centrum Rzeźby Polskiej. Natomiast druga prezentowana praca pochodzi z lat 60., kiedy Jerzy Jarnuszkiewicz przeszedł do prac abstrakcyjnych. Wojciech Fangor zaczynał właściwie od rzeźby i tutaj prezentowana bardzo taka ekspresyjna, kubistyczna, trochę dzika głowa z 1948 roku pokazuje właśnie nietypową stronę tego wybitnego malarza, który jako jedyny do tej pory miał indywidualną wystawę w słynnym Guggenheim Museum w Nowym Jorku. W latach 70. amerykańska historyczka sztuki Rosalind Krauss użyła takiego terminu rzeźba w poszerzonym polu i to jest też coś, co dobrze tłumaczy rozwój sztuk przestrzennych, który nastąpił w drugiej połowie XX wieku, również w Polsce, gdzie oprócz samej formy, samych rzeźb trójwymiarowych pojawiły się także obiekty, pojawiły się rzeźby wykonane z przedmiotów gotowych, z nowych materiałów, instalacje artystyczne, obiekty artystyczne, rzeźby wideo przestrzenne czy multimedialne, neony. Także to wszystko dzisiaj tworzy to poszerzone pole rzeźby, którymi zajmuje się Centrum Rzeźby Polskiej.